Punktualnie o godzinie 9 około 2300 absolwentów szkół średnich z powiatów sieradzkiego, łaskiego i zduńskowolskiego rozpoczęło sesję maturalną. Dziś zmagali się z językiem polskim. Na napisanie egzaminu mieli 170 minut. Zanim jednak zasiedli w ławkach, musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż wpuszczani byli pojedynczo, za okazaniem dowodu tożsamości. Na szkolnych korytarzach wyczuwalny był stres i obawa przed pierwszym egzaminem tegorocznej matury. Trochę się boimy, bo nie wiadomo, jaki będzie temat. Tak naprawdę wszystko zależy, czy się ułoży, czy nie, ale jesteśmy dobrej myśli. Uczniowie byli dobrej myśli i mieli swoje typy lektur, które chcieliby widzieć na arkuszach maturalnych. Przygotowywałam się najbardziej chyba z Wesela Granicy. Myślę, że to wszystko. Myślę, że może wypaść potop, dlatego powtarzałem potop przede wszystkim. Dzisiaj abiturienci musieli zmierzyć się z 14 zadaniami dotyczącymi tekstów źródłowych oraz z wypracowaniem na jeden z dwóch tematów. Pierwszy z nich to opis stronnictw w sali na balu u senatora z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Drugi to charakterystyka porównawcza Izabeli Łęckiej i Anny Podgórskiej, bohaterek Lalki Bolesława Prusa i Ludzi Bezdomnych Stefana Żeromskiego. W poniedziałek maturzyści będą zdawać pisemnie rozszerzony język polski, natomiast we wtorek w szkołach rządzić będzie królowa nauk, czyli matematyka. Koniec sesji maturalnej planowany jest na 25 maja. Aby zaliczyć maturę, trzeba uzyskać 30% punktów możliwych do zdobycia. Jeśli jednak w jednym z przedmiotów nie uda się przebrnąć tego progu, można próbować swoich sił w sesji poprawkowej w sierpniu.